I oto jesteśmy w kolejnym odcinku, zagramy w Bioshock. Po dosyć długiej przerwie wracam do roboty, więc wchodzimy do tej batysfery i dźwignia batysfery przewiezie nas do Hephaistos. Jeszcze wyprostować sobie palce. Metro, Hephaistos. Watch yourself, Ryan Sturran. We best keep to our knitting. It's time to either run the table or go home empty. Ryan's got the genetic key to Rapture. We get that from him and we get out of this hellhole. We don't, then you and I are ghosts. Now would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Aha, no to nie będziemy się wamywać, bo tu jest za ciężki poziom trudności. Ale w sumie nic w sumie nie będę kupował. Waiting for someone to come and tell him he still got it. I suppose that's why he let you live. Hmm. No! Kurczę, najtrudniej właśnie się strzela w czasie akcji. Ale co dziwota, ten mnie nie zauważył. On jest splicerem, który ma elektryczność. Zwłoki, nic, tu trochę łusek i dolarów, nic ja tu nie widzę, tu ja też nic nie widzę. You can taste it, can't you? Andrew Ryan. No dobrze, idziemy. His commandments. Wiem, że tu będzie. Sir, what is his commandments? Po co mam z daleka strzelać, jak mogę z bliska? Karabin. No. No. Trochę ci opłacało. Teraz ja pójdę w tą stronę. Wiem, że teraz będzie już słychać. No i włamuję się. Do góry ja potrzebuję jakiejś części. No tak. Teraz tą część i teraz dwa poziomy. Dobra robota, robot, maszynówka. Pojęcie Gnofark.
Jak się kucało? Aha, C. Dolary, granat bankowy. Ryan, nationalized Fontaine Futuristics. He owns it now, lock, stock and barrel. For the good of the city, he says. He'll break it up in due time, he says. I've resigned from the council and lodged me letter of protest, but that's just pissing in the wind. It'll be war, I say. Unless somebody stops Ryan, and right fast. Mhm. Teraz apteczki nie potrzebuję, Ewy nie potrzebuję, amunicję do karabinu. W sumie na jedną sobie pozwolę. Ja wiem, gdybym się włamał, to byłoby taniej, ale po co? Nie będę marnować czasu specjalnie. Chociaż mimo, że nowy limit to jest 15 minut, to nie ryzykuję. Tak w ogóle zmienię broń przeciwko. Wyjka. To Ryan's gate as possible without making a spectacle of myself. He's got it shielded six ways to Leicester. There's no way into that base. All I got for my trouble was the hairy eyeball from Ryan's splicer mates. Oh, what's the reward you get for trying to outsmart the best electrical engineer of our generation? Oh, bandaże. Dystrybutor nic ciekawego nie ma, piwo, nie. Ewy nie potrzebujemy. Świeć litrowa puszka żelu jonowego. Oh, my present. You like, yes. O! Chodź z tej ściany! No. Mogę ich jeszcze fotografować? Nie. Śrut trochę było. O! Organy się przydadzą. O. 17 gliszek, ja przyjdzie. No, tu weźmiemy to i będzie. Słyszę, że już tam jest jakaś kamera, więc F2. No. Się przyda na pewno może tym razem. A, jeszcze ten i będzie. Kamera jest po naszej stronie, więc zmieniam teraz broń na... Trochę stalowych bełtów by się przydało, by powiem szczerze. Pole mrozu 2.
No, niepotrzebny. What is the difference between a man and a parasite? A man builds, a parasite asks, where is my share? A man creates, a parasite says, what will the neighbors think? A man invents, a parasite says, watch out, or you might tread on the toes of God. Uh-huh. Czekam, to widziałem jeszcze taśmy. To nie chciałem. No, to jest mały bóg właśnie. Pojawił się z napisami, więc. I had to go jungle style with that filthy ape for 3 weeks, but he finally spilled the beans on how to get to Andrew Ryan. Generate a sympathetic overload in harmonic chord number 3. That simple. Now all I gotta do is figure out what the hell a sympathetic overload is, and for that matter, a harmonic chord number 3. Piece of cake for an electrical engineer. Too bad I designed lady's shoes. Gonna go see the grease monkeys left alive in heat loss monitoring. See what I can shake out of their trees. I like all parasites who ever tried to walk in stolen shoes. I'd explain the science that renders what you're trying to do impossible, but that would be like playing Mozart for a tree frog. Dobrze, trafiłem na to. No Boże! Boże! Dlaczego oni są tacy odporni? Tego to zabiłem raz, dwa, ale tego? To już jest przesada. Jakaś apteczka tu doszła? Nie. O, przynajmniej organy są tutaj. Dolary przy okazji. Wytwórca, co on tu ma? W sumie nic ciekawego dla mnie.